Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Rząd ma się dziś zająć projektem ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. W latach 2022-2025 ponad 10 miliardów złotych ma trafić na rozwój służb mundurowych podległych MSWiA. W ramach środków z nowego programu zaplanowano m.in. utworzenie 250 nowych posterunków policji w małych miejscowościach w całej Polsce. W Policji ma zostać stworzonych około 7,5 tysiąca nowych etatów. W Straży Granicznej 750 nowych etatów służyć ma wzmocnieniu granicy wschodniej, a na modernizację i budowę kluczowych systemów elektronicznych wspierających ochronę granicy ma zostać przeznaczone 185 milionów złotych. Środki mają też zostać przeznaczone na budowę nowych strażnic Państwowej Straży Pożarnej i modernizację istniejących. Zaplanowano również zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą. Służba Ochrony Państwa ma otrzymać środki m.in. na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, czy wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy. Projekt przewiduje też wprowadzenie podwyżek uposażenia dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników służb podległych MSWiA. Ministrowie mają także zająć się projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wdrażając przepisy unijnych dyrektyw, wprowadza on preferencje podatkowe dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych. Zawiera też zmiany dotyczące zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne innego państwa. Rząd ma omówić również projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Dziś w Poznaniu prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Podczas wizyty prezydent złoży też wieniec na grobie pierwszego dowódcy powstania, generała Stanisława Taczaka, który spoczywa na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W pierwszym okresie walk do końca roku Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 roku traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. By upamiętnić to wydarzenie, Sejm 1 października tego roku przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. 28 października jednogłośnie poparł ją Senat. Nowe Święto to inicjatywa ustawodawcza prezydenta, która jest odpowiedzią na głosy przedstawicieli społeczności, działaczy patriotycznych i władz samorządowych z Wielkopolski. Będą wyższe dopłaty i rekompensaty dla hodowców trzody chlewnej w związku z afrykańskim pomorem świń, zapowiedział w Pułtusku minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Przygotowywane są także przepisy dyscyplinujące myśliwych za niewykonanie planów odstrzału dzika. W związku z afrykańskim pomorem świń i niskimi cenami skupu żywca wielu rolników zastanawia się nad zaprzestaniem chowu trzody chlewnej. Dlatego wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział wsparcie. Z jednej strony będzie pomoc związana z utrzymaniem loch. Przede wszystkim wykorzystamy instrument dobrostanu zwierząt, a więc to, żeby na podstawie dobrostanu zwierząt wprowadzić dopłaty za dobrostan zwierząt, bo takie dopłaty nie wymagają żadnej notyfikacji Unii Europejskiej, co jest niezwykle ważne. Z drugiej strony, jak mówił minister rolnictwa, chodzi o to, by ci, którzy byli zmuszeni zawiesić hodowlę z powodu ASF, otrzymali rekompensaty. Dotychczasowy poziom rekompensat za postój w hodowli, za przestój, będzie podniesiony i to wielokrotnie. Przymierzamy się do tego, aby to było około 5-6-krotnie więcej niż dotychczasowe stawki. Wicepremier dodał też, że trwają rozmowy z resortem klimatu i środowiska nad przepisami mającymi zdyscyplinować myśliwych w wykonywaniu odstrzału dzików. Przekazał, że rząd przymierza się do tego, aby myśliwym, którzy nie wykonują odstrzałów sanitarnych, odbierać dzierżawy kół łowieckich. Minister Kowalczyk zaapelował do rolników, aby pospieszyli się z przygotowaniem planów bioasekuracyjnych w gospodarstwach. Czas na ich przygotowanie mija z końcem listopada. Tutaj ogromny apel o to, aby już te plany bioasekuracyjne na ten moment zrobić, bo po 1 grudnia
naprawdę weterynaria nie będzie mogła dalej dawać zgód na przemieszczanie zwierząt, będzie takich planów wymagała. Uruchomiliśmy wszelkie możliwe sposoby, aby do rolników dotrzeć z informacją. Rząd oferuje także pomoc na budowę ogrodzeń, kupno mat do dezynfekcji, nawiaty chroniące pasze. Szef resortu rolnictwa przyznał, że nie ma dobrych wiadomości dla rolników co do kwestii ceny nawozów. Wskazał, że trudno teraz przewidzieć, czy cena nawozów w najbliższych miesiącach spadnie. Może i wzrosnąć, dodał Henryk Kowalczyk. Wicepremier podkreślał również, że resort rolnictwa będzie zachęcał rolników do ubezpieczenia swoich upraw i zwierząt. Leśnicy zawsze stawali w obronie suwerenności Polski. Również dziś, wbrew nieprawdziwym informacjom, pomagają funkcjonariuszom pełniącym służbę przy granicy z Białorusią. Z niepokojem każdego dnia spoglądamy w stronę polsko-białoruskiej granicy. Tam od dawna funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji oraz Wojska bronią nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej. Mogą oni liczyć na wsparcie leśników. Jest wiele zadań, wiele czynności. Myślę, że ta pomoc będzie bardzo potrzebna. W osadach czy leśniczówkach mieszkają pracownicy Lasów Państwowych, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki, zaznacza pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józef Kubica. Także obecność dodatkowa straży naszego munduru, polskiego munduru, będzie na pewno taką otuchą, tak mówiąc po ludzku, będzie otuchą, bo zawsze zaglądną do leśniczówek, porozmawiają, jeżeli coś trzeba, przywiozą. No i przede wszystkim będzie to takie bardzo widoczne wsparcie. Lasy Państwowe, jak zaznacza Józef Kubica, nie są formacją wojskową. Niemniej jednak ich pracownicy wspierają funkcjonariuszy w patrolowaniu przygranicznych nadleśnictw. Zaopatrują ich także w drewno. To jest minusowa temperatura, to jest noc, żołnierze muszą się ogrzewać. Przecież to są warunki no, ekstremalne. Także pospieszyliśmy z pomocą i zapewniamy od samego początku spontanicznie. Włączyliśmy się do tej akcji dostarczania drewna. To drewno służy także między innymi do budowania infrastruktury wojskowej. Listopad to miesiąc poświęcony profilaktyce tzw. nowotworów męskich, raka prostaty i raka jąder. Rak prostaty może być wyleczony pod warunkiem, że zostanie wcześnie wykryty, dlatego potrzebne są regularne badania. Rak prostaty jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Rocznie raka prostaty wykrywa się u 1 300 000 mężczyzn na świecie. Tymczasem tylko co trzeci mężczyzna wykonuje badania w tym kierunku. W wczesnych etapach najczęściej nie powoduje żadnych dolegliwości, czyli mężczyzna czuje się znakomicie zdrowy, znakomicie dobrze i bardzo częstym pytaniem czy zachowaniem, które spotykam tutaj w gabinecie, to niedowierzanie, że rzeczywiście jestem chory. Dlatego nie można czekać z badaniem aż do momentu pojawienia się bólu czy innych objawów. Zwraca uwagę doktor nauk medycznych Paweł Salwa. Na początku potrzebna jest tylko wizyta u specjalisty urologa i proste badanie krwi. Wczesne wykrycie jest dlatego takie ważne, że determinuje czy decyduje nam o tym, jakie mamy szanse na wyleczenie pacjenta. Dopóki ten rak jest jeszcze w prostacie, mamy ogromną, mniej więcej 90% szansę na całkowite wyleczenie pacjenta, więc perspektywa czy szansa na wyleczenie jak na chorobę nowotworową absolutnie znakomita. Tłumaczy urolog, sytuacja wygląda gorzej, gdy dojdzie do przerzutu. Jeden przerzut powoduje, że szanse na wyleczenie spadają aż do 40%. Dziś usunięcie nowotworu prostaty może być bardzo mało inwazyjne. To dzięki technologii robota medycznego Da Vinci. Urządzenie pozwala na wykonanie precyzyjnych cięć, które pozwalają na operowanie małych struktur nawet rzędu 1 mm, ale sam robot nie wystarczy, podkreśla dr Paweł Salwa. Jeśli już mamy ten idealny układ, czyli doskonałe narzędzie, jakim jest robot, doświadczonego operatora z zespołem, to mamy większą szansę na wyleczenie, większą szansę i szybszy powrót do normalnego funkcjonowania, oddawania, trzymania moczu i do sprawności seksualnej. Te różnice są bardzo istotne dla pacjenta. Operacja przy użyciu robota Da Vinci to mniejszy ból, mniejsze ryzyko powikłań, krótszy czas gojenia się rany i szybszy powrót do zdrowia. Jednak w Polsce wiele nowoczesnych metod leczenia, w tym także zabieg z robotem Da Vinci, nie podlega refundacji.
Rosja po raz kolejny testuje jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Władimir Putin koncentruje coraz więcej żołnierzy przy granicy z Ukrainą. Szef ukraińskiego wywiadu mówi o planowanej inwazji ze strony Rosji. Według szefa ukraińskiego wywiadu rosyjski atak ma być znacznie bardziej niszczycielski niż wszystko, co dotychczas zaobserwowano w ramach konfliktu trwającego od 2014 roku. Rosja zgromadziła ponad 92 tysiące żołnierzy przy ukraińskich granicach i przygotowuje atak pod koniec stycznia albo na początku lutego przyszłego roku. Ukraina, która stara się o członkostwo w NATO, na początku tego roku otrzymała dużą partię amunicji amerykańskiej i pocisków przeciwpancernych Javelin. A to wywołało krytykę Moskwy. Ponadto amerykańskie okręty wpłynęły na Morze Czarne. Również Wielka Brytania koncentruje swoje oddziały wojskowe na Ukrainie. To wielkie starcie geopolityczne, podkreśla politolog dr Bogdan Pliszka. Starcie, w którym Ukraina jest przedmiotem, a nie podmiotem gry. A te podmioty tej wielkiej gry to są właśnie Stany Zjednoczone i Rosja. I one tutaj będą próbowały pokazać dominację w tej przestrzeni geopolitycznej, jaką jest Ukraina. Rosja z kolei oskarża Zachód o sztuczne podsycanie napięć na Ukrainie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow żąda, by NATO wycofało się ze swoich działań podejmowanych w pobliżu rosyjskich granic. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą przestać koncentrować swoje siły wojskowe w pobliżu naszych granic. I oczywiście kraje NATO muszą przestać pompować Ukrainę nowoczesną bronią, inspirując Ukrainę do szalonych działań. Rosja po raz kolejny testuje odporność państw sąsiednich oraz spójność Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, zaznacza politolog dr Marcin Sienkiewicz. Czy ta presja jest wstępem do czegoś poważniejszego, czyli agresji militarnej? Tego oczywiście nie wiemy, ale musiałby być tutaj spełniony jeden podstawowy warunek. Otóż prezydent Putin musiałby mieć pewność, że Stany Zjednoczone i sojusznicy z Europy Zachodniej nie zareagują. Premier Mateusz Morawiecki akcentuje, że tylko poprzez solidarność możemy zapobiec ogromnemu ryzyku, jakie wyłania się dziś na horyzoncie bezpieczeństwa. Ryzyko ataku na wschodnią flankę NATO, wschodnią flankę Unii Europejskiej, ataku, które może mieć bardzo różne oblicza. Dziś ten atak, jak tłumaczy premier Morawiecki, to presja migracyjna, szantaż gazowy, po jaki sięga Rosja, a także gromadzenie wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Pewne cele strategiczne, które Rosja sobie przyjęła jeszcze w latach 90., pokazują, że państwo to dąży do odbudowy swoich wpływów, czy wręcz władztwa politycznego i ekonomicznego nad Europą Środkowo-Wschodnią. Rosja, jak dodaje politolog dr Marcin Sienkiewicz, nie pogodziła się z faktem, że większość państw Europy Środkowo-Wschodniej znajduje się już w systemie politycznym, ekonomicznym i militarnym świata euroatlantyckiego. I na teraz to wszystkie informacje, więcej o 10:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.